Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych chciałam Wam pokazać pewien element teorii gier, jakim jest poszukiwanie strategii zdominowanych. Jeżeli tutaj w tabelce mamy podane wygrane gracza pierwszego, który ma do wyboru trzy strategie, pierwszą, drugą, trzecią, to my musimy ustalić najczęściej, jaka jest częstość wykorzystania pierwszej strategii, drugiej i trzeciej przez niego. Żeby sobie ułatwić pracę, zawsze łatwiej jest zbadać, czy któraś ze strategii całkowicie podlega wykluczeniu. Ona podlega wtedy wykluczeniu, czyli jest zdominowana przez pozostałe, gdy za każdym razem, porównując daną strategię z kolejną i tą strategię ponownie z każdą inną, osiągamy gorsze wyniki w tej strategii. Czyli teraz tak. Strategia pierwsza. Ona może nam dać wygraną 4, 8 lub 6. Jeżeli ją porównuję ze strategią drugą, to widzę, że pierwsza strategia i druga, co jak mamy? 4 czy 12? Wyniki lepsze daje strategia druga. 8 czy 1? Strategia pierwsza tutaj daje lepsze wyniki. I strategia pierwsza czy druga, w przypadku gdy gracz drugi zagra strategią trzecią swoją, to w tym momencie lepszy wynik dla gracza pierwszego jest w przypadku, gdyby zagrał strategią pierwszą. A więc już tu, na tym porównaniu widać, że strategia pierwsza nie jest zawsze zdominowana przez strategię drugą, ponieważ w dwóch przypadkach, gdy gracz drugi zagra strategią drugą lub trzecią, tutaj wygrana jest lepsza, a w przypadku, gdyby gracz pierwszy zagrał strategią pierwszą, to lepsza korzyść jest dla gracza pierwszego, gdy ten zastosuje w tym momencie strategię drugą. A więc już widzimy, że strategia pierwsza na pewno nie może być w tym momencie zdominowana przez strategię drugą, ani też na odwrót. Więc na pewno strategia pierwsza nie może być zdominowana przez drugą i wzajemnie. A teraz popatrzmy, co ta trzecia nam daje. Trzecia strategia daje nam wygrane 2, 3, 1 i w porównaniu do strategii pierwszej na pewno strategia pierwsza da lepszy wynik. Tutaj porównując te liczby z tymi liczbami widzę, że strategia pierwsza daje lepszy wynik, jak i strategia pierwsza da lepszy wynik w przypadku porównania wygranej 6-1, czyli już tutaj widzimy, że na pewno ta strategia trzecia zawsze, za każdym razem, czyli jakby niezależnie jak zagra gracz drugi, na pewno ta strategia jest gorsza od strategii pierwszej, czyli jest przez nią zdominowana. Wówczas można całkowicie wykluczyć z analizy taką strategię. Co to nam daje? To, że ułatwiamy sobie decyzję o podejmowaniu o sposobie, powiedzmy, decydowania, jak często będziemy grać strategią pierwszą, a jak drugą w przypadku gracza pierwszego. Tak samo można sobie analizować gracza drugiego, jak on, czy tam też można, powiedzmy, wyeliminować niektóre strategie. W przypadku gracza drugiego nie szukamy takiej strategii, która daje nam wyniki lepsze, a gorsze. Dlaczego? Bo podana tutaj macierz to są wygrane korzyści dla gracza pierwszego. A jak wiemy, w takim zapisie korzyści dla gracza pierwszego są brakiem korzyści, czyli stratą dla gracza drugiego. A więc jeżeli porównuję sobie kolumnę pierwszej strategii z kolumną drugiej strategii, widzę, że korzystniejsze wyniki jest tutaj, bo niższy to 4, a w przypadku porównania dla drugiego wiersza widzimy, że
tutaj ten wynik jest korzystniejszy dla strategii drugiej, czyli w tym momencie na pewno pierwsza i druga strategia nie mamy jednego zdecydowanego jakby dominującej pozycji, że zawsze lepiej grać pierwszą lub drugą strategią. A teraz co ze strategią trzecią? Jeżeli ją na przykład porównamy ze strategią pierwszą, to jedynka i czwórka i szóstka daje nam lepszy wynik strategia pierwsza, a więc niższą stratę, a jeżeli porównuję wynik 12 i 5, to widzę, że tutaj jest ten wynik bardziej korzystny dla gracza drugiego, a więc nie jest to jedna stała strategia. Ale zostaje nam jeszcze porównanie trzeciej strategii z drugą na przykład strategią. Jeżeli mam w tym momencie gracz drugi, podejmując strategię drugą, może w tym momencie stracić aż 8, a podejmując decyzję trzecią strategię, może stracić tylko 6, to on podejmie decyzję o strategii trzeciej. Ale jeżeli w tym momencie on rozważa, że gracz pierwszy podejmie decyzję drugą, to w tym momencie on mniejszą stratę podjąłby, osiągnąłby, gdyby zagrał strategią w tym momencie drugą, a więc też w przypadku tutaj porównania strategii trzeciej z drugą, żadna z nich nie jest ze względem tej dominująca, a więc w tym momencie nie możemy usunąć ani strategii trzeciej, ani drugiej, bo tutaj najwyraźniej mamy jakieś strategie mieszane. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, jak najbardziej możecie wejść na stronę internetową tutaj podaną. Możecie też pisać do mnie na zadania@projekty.wp.pl. Możecie też na Facebooku, powiedzmy, zalajkować mój kanał. Też na YouTubie możecie to zrobić. Korzystajcie z gotowych, przygotowanych przeze mnie playlist, nie tylko z teorii gier czy z paneli operacyjnych, ale z pozostałych przedmiotów ilości na kierunkach ekonomicznych. Jeżeli macie jakiś film, z którym znaczy propozycję do nagrania filmu, również możecie zostawić takie tematy u mnie na YouTubie. Subskrybujcie, komentujcie, korzystajcie z wszystkiego, co tutaj zostawiłam. Pozdrawiam.